Witam Szanowni Państwo, dzisiaj będzie prezentacja broni Mosin, z której strzelał pan Zajcew w wojnie w Stalingradzie. Chciałem zademonstrować, jak to wszystko ładnie działa i pracuje. Pierwsza rzecz to naboje. Trzeba najpierw włożyć naboje, żeby móc postrzelać. Pocisk wygląda tak. O, załadować. Gotowo mamy do strzału broń. W razie czego jest spust, bezpieczeństwa zawór. W tym momencie nie strzelimy. Wracamy, gotowa broń naładowana. Muszkę i odległość ustalamy między 100 do 2000 metrów. W ten sposób przesuwamy podziałkę w dół i w górę. Rozładowanie broni jest proste. Było proste. Cyt. Mamy do dyspozycji jeszcze broń białą w postaci bagnetu, którą możemy raczyć przeciwnika w sytuacji, gdy nam się wyczerpie amunicja. Zakładanie jest proste. W tym momencie mamy przedłużenie, jest śmiertelna broń. Dźgać na różne sposoby. Demontaż jest też bardzo szybki. Wymaga wciśnięcia wcisku takiego małego. Chowamy bagnet z powrotem. I broń mamy gotową do strzału. A teraz zademonstrujemy siłę ognia tej śmiercionośnej maszynki. Jeden pocisk umieszczam w komorze zamknięte. Podziałka, muszka, odległość. I scelujemy. Thank you very much.